Dzień dobry, ja w sprawie składek. Nie, proszę pana, męża nie ma. On wyszedł na chwileczkę tego sposia od profesora uspokoić. Dobrze, krzyczy. To ja poczekam. Ale proszę pana, jego to już... jego już z godziny nie ma. Proszę panią, ja myślę, że on do profesora chodzi. A to nie jest w porządku. Dobra. A wie pani, że... Ja panią pamiętam. Nie. Skąd? Śpiewała pani u mnie w Punktusku. Naprawdę tak. Pamiętam, nie pan? Pięknie pani śpiewała. Te osy, te nogi. Bardzo ładnie, że pan mnie pamięta. Takich rzeczy się nie zapomina, proszę pani. Nieznośni dzieciaki. Do domu. Muszę państwu z przykrością zakomunikować, że mamy w naszym bloku normalną... Ja nie będę się denerwował i nie będę używał słów, ale ta osoba sprzedaje swoje ciało każdemu, kto ma na to ochotę. I tą osobą jest niestety... Pani Ewa! Skąd przecież to... No chyba pan przesadził. Czy pan wie, że to jest publiczne pomówienie? Ewa. Czy ma pan jakieś dowody? Panie Ewo. Dzieci, proszę stąd wyjść. Ewa! Poczekaj, Ewa! Ewa! Oto jest rachunek. Opiewający na sumę 6250 zł, które pan Furman osobiście wydał. Czy to nie jest wystarczający dowód? Coś pan. Tyle się jej pan zapłacił? Tak. Nie jej, kelnerowi. Pan Furman przebywał niedawno w restauracji kategorii S kongresowa i widział osobiście, jak pani Ewa rozbierała się publicznie do naga. Ależ myślałem, że to normalna tufta. A ja czułem, że to artystka. Ale swoją drogą to nieładnie, że się tak ukrywała. Mogłaby dawać jakieś tańsze bilety. Tadeusz, pani mi się wasz. Do domu. Już. No co? Dobry fach. Te artystki nieźle zarabiają. Nie? Co pan za głupstwa opowiada? Skąd pan takie rzeczy może wiedzieć? Zadaje się pan z artystkami? Czy to marny kawałek chleba? Grosze im płacą. Ja myślę, że to w końcu jest bardzo sympatyczna dziewczyna. Moja siostrzenica też występuje w takim zespole pieśni i tańca. I bardzo ją tam chwalą. Co pani opowiada? Ja myślałem, że właśnie tutaj wystosujemy jakąś petycję, jakąś rezolucję potępiającą, jakieś podanie, napiszemy o eksmisję. Muszę się załapać na te występy. Panie Furman. Tak? Panie Furman, pan coś powie. Głowa mnie boli. Głowa? Głowa! No, to ja wam coś powiem. To jest jak zaraza. Co ja mówię. To jest jak dżuma. Oto na przykład główny lokator spod czwórki. Ja nie będę wymieniał nazwiska. Z sublokatorką spod szóstki nie będę wymieniał nazwiska. Otóż ci państwo weszli z sobą w poważne stosunki pozamałżeńskie. Co tam poważne? I do tego jeszcze kulinarne. Co przy obecnych naszych kłopotach rynkowych... A co, jedli razem? A jedli. Jedli. I to jeszcze jak. Kotku, mogłeś mi to zrobić? Ależ ja chciałem ci pomóc. Pomóc? W ten sposób chciałeś pomóc kobiecie? Własnej żonie chciałeś w ten sposób pomóc? Ależ ty nic nie rozumiesz. Jaka ona jest pracowita. Chciałem, żebyś miała pomoc. Wiesz przecież, jak teraz trudno zgodzić gosposie. A jakie one mają wymagania? Jaki tam klub, jak tu leżą kartofle.
kartofle. Kartofle to zaniesiecie do Kolińskiej. A jakby co mówiła, to powiedzcie, że to z mojego polecenia. Kartofle nie wiem. Pani Kolińska! Pani Kolińska, pani mnie nie robi koło pióra. Pani mnie tu nie urządza histerii, kiedy się ważą losy całego bloku. Pani Kolińska! Wyjedzie delegacja, to się tu kolektyw nie posprząta. A teraz szybko mi do drzewek. No już! Panowie, weźcie się za to pianino. Mój Boże! Mój fortepian! Nie dam! Pani Kolińska! To jest w pani dobrze zrozumianym interesie. Zaniesie się to pianino do piwnicy. Pani Kolińska! A potem się przyniesie na górę. Jazda mi do drzewek! No dobra, bajku, jak i skrzyżę go, hej! Op! Przepraszam! Proszę, tu mamy klub.